Przede wszystkim chcieliśmy podsumować to, co do tej pory zmieniło się, jeśli chodzi o sytuację kobiet i porozmawiać o tym, jakie jeszcze przed nami wyzwania, czym warto się zająć, też zainspirować panie właśnie do takiego wspólnego działania, do współpracy, do tego, żeby podejmować różne inicjatywy, zachęcić też do zaangażowania chociażby samorządowego, bo tutaj w Grudziądzu faktycznie mogłoby być więcej kobiet, pań, które zostaną radnymi. Mam nadzieję, że zostały właśnie tak zainspirowane tym spotkaniem i myślę, że to takie pierwsze, ale na pewno nie ostatnie spotkanie, bo w czasie tego spotkania usłyszeliśmy, że wreszcie jest jakieś wydarzenie dla kobiet w Grudziądzu, także myślę, że jak najbardziej to jest dla nas też właśnie taki sygnał, że trzeba takie inicjatywy organizować. Spotkanie w Grudziądzu z kobietami odbywało się pod hasłem kobiety mają wybór i to bardzo ważne, głębokie spojrzenie na ten wybór. Nie chodzi o powierzchowny taki, który próbuje czasami przedstawiać opozycja. Chodzi o wybór w życiu społecznym, rodzinnym, zawodowym, gospodarczym. W jakim zakresie kobiety chcą się angażować, co chcą robić. Chodzi krótko mówiąc o to, żeby miały wolny wybór tak jak my wszyscy, żeby płeć nie decydowała o tym, czy ktoś może być informatykiem, czy może być żołnierzem, czy policjantem. I Polska tutaj jest naprawdę na bardzo dobrej drodze, jeżeli chodzi o równość. Mamy kobiety w wojsku, mamy kobiety w polityce, są kobiety w administracji publicznej, ale wciąż są takie sektory, gdzie możemy to zmienić i poprawić. I nie chodzi tak naprawdę o kolejne regulacje, które będą wprowadzały takie czy inne instytucje prawne, ale o przemianę naszej mentalności, że płeć nie powinna decydować ani o zawodzie, ani o perspektywach społecznych czy publicznych danej osoby, tylko kompetencje, umiejętność i zaangażowanie. I o tym było to spotkanie.